Mi się wydaje, znaczy nie widzę innego możliwego sposobu na podpalenie tego. Jest! Patrz, jest! Jest! Siemaneczko, ziomeczki, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft, Skyblocki z Gilatisem. Halo, witajcie. Dobrze, to co dzisiaj będziemy robić w dzisiejszym odcineczku? Jak możesz zauważyć, drzewa zaczęły rosnąć, więc drzewa dalej zaczęły spadać. Dynia, patrz, pierwsza dynia. Co? Pierwsza dynia. Pozwolę ci ją zebrać, proszę. Dobra, proszę. Czy to jakoś jest specyficzna metoda zbierania, czy mogę na przykład łapką? Tak, specyficzna, tak jak zbierasz drewno. Dobra. A mam dynię. Tylko nie rozwal krzaczka. Dobra, dobra, spokojnie. A, bo tylko z tego krzaczka więcej wyrośnie dyni. Tak, a z tego wyrośnie dynia, a z tego wyrośnie melon, tylko że melon musi jeszcze podrosnąć. No, melon to jeszcze tak trochę. No i dobra, co jeszcze możemy z dyni zrobić? Ciasto. Ej, mogę ją przetopić? Możesz ją chyba tego, wiesz co, może pierwszą na razie odłóżmy. Może ją odłóż na razie i jakbyś przez przypadek zniszczył sadzonkę, żebyśmy mieli na zapas. Spoko. Żeby nie było. Ej, zrobiłbym nam placek dyniowy, ale potrzebujemy cukier i jajko. Chyba dobrze zbudowałem, nie? Raz, wydaje. Dwa. No tak, jest spoko. Dobra, to tylko wiesz co ja bym zrobił jeszcze tak. Jakby co? Zbudowałbym kawałek dalej. Tak, bo ja mogę przeskoczyć. Myśmy spadli. A to żeby... jest z całych bloków, ja mam pół bloczki. Zróbmy tak, o. Patrz. Dobra, nie, okay. Czekaj. My zrobimy to fancy. Zrobimy to bardzo ładnie. Ja ci pokażę, jak my to zrobimy, okej? Okay? Wow, Admirosie, co masz? Odkryłem teraz? Poczekaj chwilę. Tylko muszę... No pokaż. Już ci pokazuję. Ciasto dyniowe pewnie zrobiłeś, nie. Albo coś. Tak. Chyba z wszy i drobno ustroju. O jest. Patrz, kurde. Nie, chwila, co ty już rozszerzyłeś? Aha, rozszerzyłeś trochę, dobra. Tak, troszkę rozszerzyłem i chcę to jeszcze rozszerzyć. Rozszerz jeszcze z drugiej strony trochę. Ja bym tu chciał, o. No dobra, to niech będzie tu. O, tak, zrobimy sobie pięknie. Taki murek dookoła, na bogato, żeby nie było. No i pięknie, teraz to rozumiem. Więcej murka. Ja tu jeszcze rozszerzę z jednej strony. Dobra. Tak troszeczkę, na wszelki wypadek. Jak my tu normalnie już bogaci. Wiesz co, skończyły mi się zwykłe... O nie! Co jest? Ale by mi płytek spadło, 64 płytki bym opuścił przez przypadek. Ja przez przypadek przytrzymałem klawisz w lewo i się bałem, że zlecę. Dobra, wiesz co, ja spróbuję odpalić portal, patrz na to. Czym? Węglem. Odpalaj się. Głupi portal. Dobra, ja spróbuję jakąś nową technikę odpalania odpalić, pana to. Pochodnia. Pochodnie płot. I rzucę na nią węgiel. Pal się. Drzewny. Działaj. Dobra, to nie zadziała. To było zbyt piękne i zbyt łatwe, jak to tak, jakby to tak działało, wiesz? Tak mi się wydaje przynajmniej. No, jest szansa, że mogłoby tak być. Czekaj, ja się teraz zastanawiam. Spokojnie. Wezmę więcej tych desek, bo deski nie są aż takie drogie. I postawię tak, postawię tutaj. Myślę, że się odpali. I wyleję tu lawę. Nie, jestem ciekaw, bo lawa jest w stanie podpalić się na gdzieś na boki. Jestem ciekaw, czy jest w stanie podpalić któreś z tych. Hej, ale to... O, zrobię tak. Czemu deski trzymają lawę w ryzach? Myślałem, że to ona od razu ją spala. Halo? Nie, tak nie działa, jak widać. To jest fizyka Minecrafta. Jak rozwalę tutaj? To wydaje mi się, że to wypłynie. Czekaj, bo mam kill-offem zacząłem rozwalać. Kill-offem? Nikt nic nie widział. Bang. Co, i myślisz, że to tak pójdzie? Odpalaj się portalu. No dobra, poczekajmy chwilę jakby. O! Nowe drzewo, witam. Kolejne drzewo, my tutaj hodowlę drzew otwieramy chyba. Coś się pali. Patrz, pali się. Dobra, idę zobaczyć. Pali się, jestem ciekaw, czy to pójdzie w ogóle. Wiesz co, wydaje mi się, że nie. Ewentualnie można teraz zablokować tą lawę. Albo ją zebrać w wiaderko, spróbuj ją zebrać w wiaderko. Zbieraj ją w wiaderko. O. O, tam, widzisz, patrz. I teraz ten ogień powinien pójść na dół, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz zobaczymy. Myślisz? Dobra. Jak mi się wydaje, znaczy nie widzę innego możliwego sposobu na podpalenie tego. Jest! Patrz, jest! Co? Zrobiliśmy to! Zadziałało to! Wow. Nie wiem, jak to zadziała. Dobra, poczekaj, zaraz sobie pójdziemy, chodź. Chodź, czemu nie mogę podnieść? Dobra, chodzimy tam? Chodź, zaraz. Okej, okay, dobra, ja tutaj trochę przerażony jestem. Zostawmy nasze rzeczy. Ja odleję lawę od razu, żeby nie rzeczy było. W sensie co zostawiasz? Wszystko? No, zostawiam jakieś tam drewno, które mam i tak dalej. Biorę tylko siekierę, kill-off i... A, wiem co jeszcze możemy mieć. Możemy wziąć trochę pochodnie? Kobla.
kobla, tych płytek koblowych, żeby się obudować. Dobra. To, nie wiem. To ja zostawię sadzonki drzew, albo w sumie wiem, co zrobię. Bo drzewa teraz mogą rosnąć, prawda? A nie, dobra. No. To poszło nam lepiej niż zrobienie generatora kobla. Jesteśmy już doświadczeni. Już wiemy, co robić. Jesteśmy doświadczeni graczami, tak, zapraszam cię. Jest! Ja nie wiem, jak tu wygląda Nether, więc to będzie dosyć ciekawie. Jeżeli będzie jedna płytka, to ja nie gram w to z tobą. Nie! Wiedziałem! No, świetnie. Patrz pod nogi! Siema. O Jezus! Straciłem moje narzędzia, pozdrawiam. Jak to tu wygląda? Czy mogę tu rzeczywiście wylać wodę? Okej, ty zszedłeś sobie... Hop. Mamy problem. No. Najpierw wylałem wodę, potem się okazało, że dostałem lód. Co? Jak? Moglibyśmy zrobić sobie nieskończone źródełko. No. My straciliśmy wodę? Jedną? Tak, drugą mam. Dobra, okej, dobrze. Więc jest całkiem fajnie, nie? Całkiem pozytywnie, jeśli chodzi o to, bym powiedział. Tak grzyb rośnie. Idę odłożyć to, póki tego nie zepsuję. Tak zrób, ja tutaj będę ostrożnie się... W teorii mogłem najpierw otworzyć skrzynkę. I tak dalej, ale... Who cares? W ogóle nie wiem czemu tu, ale co? Tu moglibyśmy znowu w teorii przejść przez portal? Tak, i jeżeli tu przejdziemy, to przeniesie nas gdzieś indziej, bo to działa, że ileś tam kratek w prawdziwym świecie, to 4, ileś tam 4 w Netherze. To 8 chyba, ale to niewiele by nas przeniosło szczerze. Ale to sprawdźmy, bo to ciekawe tak jest się w sumie. Nie wiem, czy możemy lawę przenieść tu. W sensie lawa powinna działać akurat. Dobra, akurat wracajmy do naszego bezpiecznego świata. O. Tak jest. Zajmijmy się hodowlą po prostu. W ogóle, taka ciekawostka. Może zróbmy sobie tutaj, żeby portfory się reskiły gdzieś tam na końcu. Może zróbmy sobie hodowlę jedwabników. Czego? To są jedwabniki. Wygoogluj sobie. To są robaki jakieś? Tak. Tak? Nie wiem, na serio. Odłożyłem tego grzyba? Ty nie odłożyłeś tego grzyba? Odłóż, nie. Bo to już ja może glowstone'a też odłożę, tak dla pewności. No, tak przydałoby się, myślę. Ogólnie. Ej, jakbyśmy tutaj zrobili sobie nieskończony spawner potworów i te potwory byśmy na przykład zabijali i zdobywali z nich rzeczy. No, możesz. No, zróbmy nikt tak. Nikt ci nie broni, znaczy no, myślę, że nie wiem, czy na chwilę obecną się to opłaca. No, a czemu nie, no. Szczerze. Może z nich drapnie coś fajnego. No, oj, w ogóle melon nam podrósł, będziemy mogli robić tego, no. Pa, będziemy mogli mieć melony. Myślałem, że coś tam, jakiś potwór nam wyrósł. Myślałem, że go walnąłeś, tak przyszedłeś jak łapką magnąłeś. Nie, zacząłem chodzić, wiesz, ale... O, ej, woda nam wróciła w wiaderku, jest, patrz, to się musiało zbagować, zobacz. Wow, mamy wodę z powrotem, nice. Mamy wodę z powrotem, kurde, patrz, to teraz będę mógł zrobić nieskończone źródełko normalnie. Dobra, to rób nieskończone źródełko, ja się zajmę budową naszego domku. Zrób nieskończone źródełko. Tak, ogólnie... ale w ogóle po co nam woda, bo zobacz, deszcz zaczął padać, nazbierajmy trochę. A może ty nazbierajesz tej wody z deszczówki? Ej, to jest śmieszne, bo wylewam tu wodę, ale ona się nie pojawia jakby. Bo jest za nisko. Bo pada deszcz? Nie rozumiem. Ta woda, mogłem ją zbierać, ale była niewidzialna. Okej, okay, dobra. Halo, bo nam kaktusy rosną. No to trzeba je zbierać, albo zasadzić trzeba więcej. Je zbierać. Nie, więcej raczej nie potrzebujemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, ile potrzebujemy, ale będę ją po prostu sadził. Creeper wyszedł z naszego domku! Dwa nawet! Co to ma być? Halo! Ja se schodzę z dachu, a tam dwa creepery. Ej, wynocha mi stąd! Zajmij się nim! Bum. Bum. No i tyle. Co robicie w moim domu? Proszę sobie stąd iść. Bum. Słyszałem, jak drugi wybuch. No. Trzeba, bo tu muszę dziurę załatać, a nie mam zbyt dużo tych. Łataj, dziuruj. Dobra, to załatam drewnem. O! Tu jest za ciemno. O, mamy kolejne dwie sadzonki, Admirosie. A bo one wyszły z twojej piwnicy, te creepery. No wiem. Zróbmy jakieś drzwi, jakąś, nie wiem, zakrycie no do właśnie, tej piwnicy czy coś. Właśnie trzeba... Czemu drewnem tu wywaliłeś? Bo nie miałem już czym. A nie chciałem wpaść w to przez przypadek. Dobra, mogę zrobić tak i mogę zrobić tak. I mogę zrobić razy dwa i mogę zrobić tak. No i jest super. Teraz dobra, w miarę to wygląda. Jaki to miał być dom? Oh my god. To nie wygląda zbyt dobrze, przepraszam. Czemu? Nie patrz na to. Proszę. Ja to zrobię tak. O, jest ładnie zaklejone. Prawie ładnie.
Dobra, może jak zrobię okno, to będzie to bardziej przypominało domek. Tutaj pan do kraftowania, bang, bang. Nie, bang, no jest bang. Spoko. O! Co? Myślałem, że spadnę tutaj. Okej, okay, nieważne. Patrz, ja cię muszę oprowadzić, żebyś ty wiedział, co tu się dzieje, okej? Okay? Dobra. Bo jeśli stracimy grzyby, to jesteśmy trochę w kupie ogólnie. Ale tylko tak trochę, nie? Więc tu zabudowuję, co to za dźwięk? Żeby żaden się tu nie mógł zespawnować, nie? No. Teraz tak, kwestia wygląda w ten sposób, że tu masz schody, tak? Aha. Te schody będą w ten sposób. Bang, bang, bang. No i patrz. I tu wychodzisz. I tak, wchodzisz. Ja tu jeszcze zbuduję Dobra. Pewnie, postaram się przynajmniej zbudować tu jeszcze takie przejście, żeby było widać, czy coś się tu zespawnowało. Ale tu wrzucę na razie grzyby. Jeśli będziesz schodził i widział, że coś tu się pojawia, albo creeper, wchodzisz na górę, zamykasz drzwi i bijesz się z nim tu na dystans. A, okej, ale to on i tak coś wysadzi naszego domku. No to wysadzi kawałek domku, a nie grzyby. Okej. Okay. To jest to, na czym mi bardziej zależy w chwili obecnej. Okej. Okay. Ale zobacz, jakie nam drzewa wyrosły kolejne, piękne tutaj. No, ja widzę właśnie, jak tutaj ogarnięte ładnie jest. Dobra, wiesz co, może najpierw posadźmy do rośnięcia jednego. Hej, creeper nam się zrespił. Zobacz. Gdzie? O Jezus. Tutaj. Przed domkiem, wynocha z mojego domu. O, zniknął. Wiesz co, ten domek chyba nasz jest troszkę nawiedzony, mam takie... Co to był za dźwięk? Nie wiem. Flip-flop. O, zombie! O! Nie, toperze ci nic nie zrobią, ale idź zombie zabij. Tam jest szkielet! Szkielet! A! Uciekaj! Cia! Zabija mnie topera. Nie żyje. No i co, on przyjdzie tu czy nie? Ja nie mają za... O! Przyszedł! A masz! Dobra, możemy go z dwóch stron. Pa, i zombie też przyszedł. Pięknie, no i mamy sobie tutaj... No ilu ich tu? Że tak powiem, trochę dużo. Jedny mały nietoperz. Tu więcej nie to. Ty zobacz, co tu się dzieje! Jak my tu mamy Batcave'a. Co? Ile tu ich jest? A wynocha mi stąd! Grzyby mają rosnąć. Musimy trochę się zająć nimi. Z nietoperzy coś fajnego dropi chociaż? Nie. Tylko eks. Tego kobla musimy sobie jeszcze więcej nakopać, wiesz? No tak, to zdecydowanie. Zobaczymy, jak tam będzie rósł ten grzyb, nie? Ja może już wyrosły, idę zobaczyć. A za chwilę tylko słychać taką eksplozję. Żebyś się nie zdziwił, tak może być. Bo tam szkielety i zombie to nam nic nie zrobią akurat. Mogę jeszcze w sumie zobaczyć, czy... co? Widzę tak. Creeper. Admirosie! Mamy tak, Admirosie. Creepera, dwa zombiaki, dwa szkielety i pająka. W naszej kolekcji. Serio? Tak. Jest ich wszystko bardzo, bardzo siedzi? Dużo. Wszystko siedzi tam w tym pomieszczeniu. Nie widziałem grzybów, więc... Ej, z tego co doczytałem, to możemy tego grzyba zamienić w dużego grzyba. Sadząc dwa grzyby na sobie? Jest tu creeper. No i jest ich tam dużo ogólnie. Więc ja bym proponował zbudować jeszcze jedno pomieszczenie, które będzie obok i będziemy przeprowadzać creepery z jednego pomieszczenia do drugiego. I te drugie pomieszczenie będzie oświetlone. To już grubo. No, taki jest pomysł, ten ale... Zachodzi czy wschodzi? Zachodzi. Zachodzi, jest noc. Wiesz co, jak zajdzie, to spróbujemy sobie zrobić dużego grzyba, co ty na to? Dobra. Co ty robisz? Czarujesz grzyb... Uoooo! Mamy dużego grzyba, zobacz! Co to jest? Mamy grzybola! O kurde. Czym ty go wziąłeś? Zobacz, ile grzybów wyleciało od razu, już mam 4. To po co nam grzyby w takim razie, ta piwnica? Nie potrzebujemy piwnicy. A czym kopiesz grzyby? Łapką. A ja kilofem i nie dostaję. Czemu kopiesz grzyby łapką? A, bo ja kilofem. Takie, no okej. Okay. Ja mam 6. A dobra, faktycznie drapią. Ej, no to znaleźć sposób na grzyby. Kurde, zobacz, normalnie Minecraftowi weterani. No kurde. Ile, masz jakieś grzyby? 5 mam. A ja mam 8, zobacz, już mamy 13. To teraz tylko nice. Wiesz co? O Boże. Wiesz co, to teraz musimy się tylko... What the hell is this? No, o kurde, ty, ich jest tam trochę za dużo. Wiesz co, czekaj, ja strzelę stąd, patrz, bo one będą, jak będą szły do mnie, to spadną. Jesteś pewien? Mają cię w tyłku, że tak powiem. I się zrespiły kolejne! Ta, idą... Idą, dobra, są szkielety. Proszę we mnie nie strzelać. Dobra, musimy ich załatwić, Admirosie. Nie, stawiam drewno, co ty robisz? Przepraszam. Spadł. Dobra, wiesz co, ja zrobię to w ten sposób. A! Co ja robię? Dobra, ja do nich idę, ja mogę zginąć jak coś, to nie problem. O nie, jest Enderman.
Dobra. Ja nie mogę zginąć, idę oddać. A! Spadaj! Szybko! Dobra, jest, jest. Walcz, walcz! Wyrzucam te dwie rzeczy. On nam blok zabrał! Jak blok? Zobacz! No blok nam zabrał, dirtu! Gin! A żartowałem. Au! Mam do półtorej serduszka! Nie. Dobra, jest. Nie. Coś tam z niego. Ja też mam półtorej serduszka. Schowajmy się w neterze. To by było zbyt piękne, żeby było... A to jest prawda, że nad niego nie ma... Drugi się zrespił! Umiera, patrz, od lawy! Umiera, od lawy, dobra. Dawaj, dobijam go. Gdzie on jest znowu? Tu obok jest. Mnie! No gdzie on jest? Proszę iść, panie zombie, tam jest ich... Dobra, już. Sztabkę żelaza dropnął zombie! Co? No mówiłem ci, że one coś muszą dropić, no nie słuchałeś mnie. No nie. Mi się wydawało, że coś więcej dropią zombiaki, co nie? Dobra, chodź, musimy ale jeszcze czerwonego grzyba tak zrobić. Wiesz co, ja muszę oddać rzeczy, bo mam dużo drewna przy sobie. A mam bardzo mało życia. A! No właśnie. Mnie postrzeli, czekaj, już zbieram te moje fanty. Ja expa zebrałem z ciebie. Ale dobra, akcja. Zostały jakieś moje rzeczy w ogóle? Trochę zostało. Wszystkie. I proszę, dobra, wiesz co, teraz musimy... Chodź, chodź, odbierzemy grzyba. Wiesz co, ja bym tu zrobił bardziej taki most. Chociaż w masz, sumie... masz te pochodnie? Dobra. Czekaj. Holy shit. Dużo ich tam jest? Nie, tylko kilku. Mogę zapalić tu światło? Mogę już zapalić chyba światło. Czekaj, czekaj. O! Co robisz? Załatwiłem jednego. Dobra, patrz, ja tu będę normalnie... Ja tu będę wyrzucał Ej, normalnie. A jakbyśmy mieli... Co? Łuk i tutaj zrobili dziurę i od góry do nich strzelali. Co o tym myślisz? Prawie creeper sobie poleciał, nie? A, jak mnie strzelił przez tego zombiaka? Aha, strzelił w zombiaka, a zombie strzelił mnie. Okej. Okay. Dobra, ktoś to tutaj... One się do siebie strzelają, bo słyszę. Tylko żeby nie strzelali do creepera. Zebrałem grzyba, uciekam z nim. Dobra, a wyrósł jakiś nowy? Czy to jest dobra, ten... masz, nie, jest jeden. Dobra. Ale oddaję ci go. I spróbuję zabić creepera. Dobra, to ja stąd uciekam. Albo w sumie... No. Walcz, walcz z nim tam. Jaka walka. Proszę mi tu nie przeszkadzać. No come on, no. Ile on ma tego zdrowia? Kamienny miecz go mieczem? Co, ja go mieczem biję, tak. To dobrze. No co jest, no. Niezniszczalny creeper. Ty no niezniszczalny, no o w końcu. Ileż można było, dobra admirozie, chodź o. Dobra. Chodź, możesz tu rozświetlić teraz, żeby nam się tu nic nie spawnowało. Dobra, idę już do ciebie. Jest, dobra. Mamy piwniczkę w takim razie. Nie wiem po co nam ta piwniczka, ale... Ale spoko. W sensie fajnie, mamy piwniczkę, ja tam się cieszę. Po coś mamy piwniczkę. No. Czemu nie? Zawsze jest spoko. Ja wiem, co my możemy zrobić jeszcze, admirosie. Oka. Czekaj, czekaj. Chcesz zrobić coś fajnego? Ja ci coś pokażę, tak sobie zastanawiam, jak to było, tak? Ej, mały tak, zombie, jak wyszedł z portalu! Wynocha! O? Kim ty jesteś? Spadaj. Dobra, nie ma go. Pętka? Łowimy ryby! Ale da się złowić ryby z miejsca, w którym nie ma ryb? Nie wiem, no a chcesz zobaczyć? No nie ma tu ryb, tak? No dobra. No nie ma tu ryb. Może no, z deszczem możemy... spadną, z deszczówką ryby spadną. No panu, normalnie. Co? To dla ciebie. Dzięki. Dziękuję za tą rybkę. Surowy dorsz. Proszę, ej, to idę ją upiec. Smacznego, proszę bardzo. Ej, to chyba już wiem, co będę robił poza odcinkami. Będę tylko łowił deski ryby. Przerabiaj, nie? Na deski przerabiaj. A, dobra. Tego. No właśnie, chciałem zrobić no w inny sposób. Mamy no dużo pięknie. Drzewa. Także, admirosie, to była bardzo dobra przygoda. Myślę, że... Wspólna kolacja, w sumie śniadanie, bo to już jest dzień. Powinniśmy to zjeść w naszym domku. I tam... O, idziemy do naszego domu, tak, dokładnie. Musimy zrobić sobie stół jeszcze i krzesła, w ogóle da się coś czemu to takiego? Drewno tu jest w ogóle? To jest tak, jak budowałeś te... te defensywne te? Tak. Strachu. Budowle. Okay. Budowle w strachu budowane. No w ogóle domek jaki ładny ci wyszedł, kurde. Starałem się. Wygląda troszkę jak taki potwór. Na dole? Nie. Trochę jak taki potwór, czemu dobra, nie? Dobra, czy da się zrobić stół? Dużo... Stół. Nie da się zrobić stołu. Dobra, to zrobię tak prowizorycznie, o. Stolik można zrobić chyba. Stolik mówisz? To nie ma stolika. Nie znam. No, ja też nie znam.
Dobra. To zjemy na tym, o. To zjemy na tym, dobra. Na bloczku. Dużo osiągnęliśmy, musimy osiągnąć jeszcze wiele, ale musimy sobie tu rozpisać te tabliczki z tymi wyzwaniami, więc smacznego. Dobrze, smacznego. I do usłyszenia w kolejnym dniu. Elo. Nie mogę zjeść, bo klikam na ciebie. Ej, nie mogę zjeść tego dorsza. No bo może masz pełny głód. Tak.